Dzień dobry Państwu. Dzień dobry Panu. Dzień dobry, witam Pana. Witam wszystkich słuchaczy. Szanowni Państwo, w dzisiejszym programie Rozmowy na Czasie gościmy wyjątkową osobę, Pana Tomasza Frankowskiego. Jest to były wielokrotny reprezentant Polski w piłce nożnej. Jego osiągnięcia myślę, że są szeroko znane i nasi widzowie rozpoznają naszego gościa. Od 2019 roku pan Tomasz Frankowski reprezentuje okręg podlasko-warmińsko-mazurski w Brukseli, jest europosłem. Panie pośle, 2 lata mijają od kiedy jest pan w Brukseli. Proszę mi powiedzieć, jak pan postrzega po tych 2 latach swojego działania w Brukseli to, co pan robił wcześniej, czyli kariera piłkarska, działalność jako przedsiębiorcy, na ile zmieniło się pana życie i te doświadczenia, które pan wcześniej osiągnął, jak to przekłada się na Brukselę? No przede wszystkim są to 2 różne światy. Kariera sportowa to dynamika, trening, krótka rozgrzewka, mecz i czas wolny z rodziną. Natomiast praca parlamentarzysty to są długie spotkania, długie rozmowy, negocjacje. Wiadomo, Parlament Europejski to nie jest miejsce, gdzie się pisze ustawy, rezolucje na kolanie czy w ciągu 1 miesiąca. To są długie procesy i niestety. Mówię niestety, bo ja byłem raczej przygotowany i wyszkolony w pracy dynamicznej, a w Parlamencie Europejskim trzeba uzbroić się w cierpliwość. No ale ta cierpliwość w sporcie też była wymagana, punktualność, praca zespołowa, czyli te cechy, które przeniosłem z kariery piłkarskiej na pracę w Parlamencie są mi bardzo, bardzo pomocne. No nie ma co tu też dużo ukrywać. Kariera piłkarska pozwoliła mi zwiedzić świat, nauczyć się języków obcych, francuski i angielski znam bardzo dobrze, hiszpański dosyć dobrze, więc w kuluarowych rozmowach w parlamencie, czy w Brukseli, czy w Strasburgu znajomość tych języków no, jest nieodzowna. Nie ukrywam, bo no, są tacy europarlamentarzyści w Brukseli, no, że jednak mają tą barierę językową i może nawet by chcieli troszeczkę polobować, no to nie bardzo wiedzą, w jaki sposób to zrobić. A no, to, o czym Pan mówi, te rozmowy pozakulturowe, one są bardzo istotne, bardzo ważne. Panie Tomaszu, jakimi sprawami Pan się zajmuje w Brukseli? No ja przede wszystkim jeszcze wspomnę, tylko dodając, że jeżeli nie zna się języka, to oczywiście jest tłumaczenie, są słuchawki, no ale jednak to nie są rozmowy kuluarowe, tylko rozmowy oficjalne, tak jest. Natomiast jeśli chodzi o moją pracę i zaangażowanie w Parlamencie Europejskim, ja jestem członkiem Komisji Kultury i Edukacji oraz grupy sportowej, której jestem przewodniczącym, może z racji mojej przeszłości, wspólnie z jednym byłym mistrzem Europy, piłkarzem Grekiem Zagorakisiem. Natomiast dodatkowo jeszcze zasiadam również w Komisji Turystyki i Transportu, więc coś, co faktycznie pokrewne. Tutaj pokrewne, bo Podlasie, Warmia i Mazury to jednak żyje turystyką. A na czym polega ta działalność tych komisji? Czym one się głównie zajmują? No, teraz mieliśmy negocjacje do kolejnego programu budżetowego, prawda, na lata 2021-2027, czyli te wielkie pieniądze, które w najbliższym czasie spłyną również do Polski z tytułu wynegocjowanych kwot. I ja akurat w Komisji Kultury odpowiadałem za program Kreatywna Europa, który również zwiększył swój budżet do 2,4 miliarda dla całej Europy, więc jest to dosyć istotna podwyżka. Ale też Komisja Kultury to też program Erasmus+, i gdzie udało nam się na program sportowy, stricte sportowy, zwiększyć budżet o 500 milionów euro dla całej Europy, więc to są takie gałęzie mojej pracy, w których jestem odpowiedzialny za możliwość osiągnięcia sukcesu, czyli większych kwot. No i dzięki temu być może również przedsiębiorcy, stowarzyszenia, fundacje sportowe na Podlasiu, Warmii i Mazurach również będą miały możliwość skorzystania z tych środków.
a czy to będzie na zasadzie, że będą musiały bezpośrednio ubiegać się o pozyskanie tych środków w Brukseli, czy w ramach instytucji i struktur naszych krajowych, które one będą pozyskiwały w imieniu tych placówek kwoty jak gdyby takie globalne, a później będą je rozdzielały? Tak, to tutaj rząd polski ma narzędzia do rozdysponowania, prawda, i są marszałkowie, którzy dysponują i można zgłaszać się z wnioskami w zależności od wybranych programów. Natomiast ja także jestem odpowiedzialny za kilka projektów pilotażowych, które są bezpośrednio do ugryzienia, że tak powiem, w Komisji Europejskiej, czyli to omijamy tą ścieżkę rządową i jeżeli jest możliwość skorzystania z programów pilotażowych związanych z amatorskim uprawianiem sportu, czyli ma się jakieś bazy sportowe do modernizacji, jest również innowacyjność w sporcie, czyli ktoś, kto chce zmodernizować swoją bazę, może skorzystać, są programy kulturalne. I kwota moich programów czterech pilotażowych to blisko 35 milionów złotych, czyli ponad 8 milionów euro, jak dobrze pamiętam. I te programy bezpośrednio w Komisji Europejskiej składa się wnioski. Można również z tego skorzystać. Teraz chciałbym poruszyć temat pracy Komisji Sportu w Brukseli, bo mamy sygnały z różnych klubów sportowych czy federacji, że są niedoszacowane i brakuje im środków na taką bieżącą działalność, na rozwój. Chodzi o dziedziny sportu, które nie są dziedzinami sportu widowiskowymi, tak jak piłka nożna, siatkówka, koszykówka, no ale mamy kajakarstwo, mamy lekkoatletyka nawet nie jest tak gdyby doceniana, pomimo że jest tą królową sportu. Chodzi mi o dziedziny sportu troszeczkę takiej niszowego. Czy jest jakaś szansa, że w ramach funduszy unijnych, tak jak idą pieniądze na infrastrukturę, na ochronę zdrowia, na edukację, naukę, czy sport, czy nie można by było takich podjąć działań, aby te środki finansowe można by było też pozyskać i przekierować, ja nie mówię, że tylko w Polsce, ale i w innych krajach, bo to są działania w skali globalnej Unii Europejskiej, żeby takie pieniądze te dziedziny sportu pozyskały, a zyskałby na tym cały sport i środowisko. I właśnie ta metoda, że nie leczyć, a zapobiegać chorobom, czyli społeczeństwa, które wychowujemy w tej dobrej kondycji fizycznej, to tu nakładów na później ich leczenie nie trzeba dużo, prawda? Dokładnie. Ja mam wielki szacunek do sportów indywidualnych, mimo że sam się wychowałem na sporcie drużynowym i czasem będąc w słabszej dyspozycji, jeden, drugi, trzeci kolega grając lepiej mógł mnie, że tak powiem, przykryć i dać mi zwycięstwo mimo mojej słabszej dyspozycji. Dlatego mam wielki szacunek do sportów indywidualnych, jak pływanie, jak skoki narciarskie, no różne sporty, w których tenis ziemny, stołowy, jakkolwiek, gdzie sportowiec jest zdany tylko i wyłącznie na siebie. Jeden słaby dzień i niestety jest porażka. Ilości treningów wypracowanych przez tych sportowców w sportach indywidualnych jest jednak znacznie większa niż w sportach drużynowych. Natomiast faktycznie to sporty kolektywne, piłka nożna, koszykówka, siatkówka, jak pan wcześniej wspomniał, są bardziej widowiskowe, częściej oglądane, lepiej dotowane. Natomiast wiem jedno, no to Ministerstwo Sportu generalnie w Polsce zajmuje się rozdysponowaniem środków unijnych i mam nadzieję, że sporty niszowe, tak jak pan wcześniej wspomniał, kajakarstwo i inne, są zadowolone z tego rozkładu środków, które do nich płyną. Jeśli nie, no to nie wiem, z poziomu instytucji parlamentarnych czy europejskich trudno jest mi sobie wyobrazić, że są programy, które bezpośrednio dofinansowują kowalskiego kajakarza czy piłkarza ręcznego, czy kogoś innego. Ciężko sobie mi to wyobrazić. Ma pan biuro poselskie w Olsztynie, w Białymstoku, w Łomży. W Łomży i w Suwałkach. W Suwałkach, aha. Jak często odwiedza pan te biura?
No wie pan co, staram się w miarę często. Mhm. Oczywiście okres pandemii i praktycznie roczny rozbrat z mieszkańcami danych miejscowości utrudniał spotkania, wizyty i możliwości dyskusji. Natomiast teraz miejmy nadzieję, że okres, w którym wchodzimy i powoli wychodzimy z tej pandemii, spowoduje ponowny powrót i znacznie częstsze wizyty. Ja, żeby tak być precyzyjniejszym, mniej więcej raz na 2-3 miesiące staram się być, ale nie tylko w Olsztynie, bo także w Elblągu, Bartoszycach jest pełno miejscowości mniejszych, które również są i potrzebują być odwiedzanymi. Oczekuję spotkań, moje biura poselskie pracują dosyć intensywnie. Jestem do dyspozycji wszystkich, nie tylko na Podlasiu, ale także tutaj na Warmii i Mazurach, bo jestem waszym przedstawicielem. 125 tysięcy głosów, które otrzymałem w wyborach, no nie wzięło się znikąd. Jestem odpowiedzialny za każdy jeden głos, dlatego chcę być aktywnym posłem i często się zdarza, że jestem w małych miejscowościach, jak Górowo i Ławieckie na przykład ostatnio, gdzie mówią tutaj przez 20 lat posła do parlamentu, to nie widziano. Czyli tak mniemam, że składa pan deklarację, że jeżeli organizatorzy różnego rodzaju imprez, którzy chcieliby zaprosić europosła, byłego piłkarza, reprezentanta Polski, to jest pan otwarty na ależ takie absolutnie zaproszenia. Ja mnóstwo imprez, inicjatyw. To jest cenne, proszę sobie zapamiętać, proszę, to nasz ogląda, że słowo się rzekło. Proszę mi wierzyć, ja nie jestem politykiem z krwi i kości, więc... Jeżeli państwo by chcieli gościć pana europosła Frankowskiego, no to zdeklarował się, że jest otwarty. Także dokładnie tak. Adres na stronie internetowej biura można znaleźć. 100%. Kontakt. Troszeczkę wkręciłem pana w robotę. Nie, absolutnie. Ja się nie migam od takich rzeczy. Dla mnie bardzo ważna jest zasada fair play, czyli uczciwości w sporcie nie tylko, ale i w życiu. I ja wiele inicjatyw od 2 lat będąc posłem do parlamentu wspieram. Nie tylko sportowych, stricte piłkarskich, ale z wszystkich dziedzin i nie tylko sportowych, ale również kulturalnych. Oczywiście Parlament Europejski pozwala na dowolność w wyborze tychże wspieranych inicjatyw. Ja tutaj od niczego się nie migam, jestem aktywny tak na Mazurach, jak i na Podlasiu. Szczególnie myślę, że takie cenne spotkania by były z eurosceptykami. No, ma pan doświadczenie i już wiedzę taką, że to, że jesteśmy w Unii Europejskiej, w tych rodzinie narodów, to przekłada się na same pozytywne rzeczy. I warto by było jeszcze trafiać do tych nieprzekonanych, zwłaszcza, że teraz jeszcze to są takie sygnały, a po co nam ta Unia, nie? To prawda, natomiast no, z każdym rokiem mamy wrażenie, że jest tych eurosceptyków coraz mniej, choć oczywiście pewne wydarzenia potęgują złe nastawienie do Unii Europejskiej, nad czym ubolewam, tak? Ponieważ wydaje mi się, że jednak przez 17 lat pobytu w Unii Europejskiej, no jednak Polska skorzystała bardzo dużo. Ostatnio były jakieś raporty unijne przedstawiane w telewizjach krajowych, że 8 miliardów euro na czysto Polska z każdego roku pobytu w Unii zyskała, więc trudno nie wskazać plusów i pozytywów. No to raczej może nie wydarzenia, a niektórzy politycy na jakiś konkretny efekt no, sieją taką propagandę, no bo jeżeli pochylić się nad tym na poważnie, to przynależność nasza Polski w Unii Europejskiej jest po prostu no, bezdyskusyjna. Myślę, że byśmy jeszcze byli daleko w lesie. Dokładnie tak. I co boli, że część z tych polityków na co dzień pracuje, zarabia prosto w Parlamencie Europejskim i stamtąd sieje nieprawdziwe informacje. Panie pośle, dzisiaj mamy piątek, 2 lipca, nie? Od wczoraj toczą się bardzo ważne rozmowy w zarządzie Platformy Obywatelskiej, a przynależy pan do tej opcji politycznej. No i ważą się losy przywództwa. Borys Budka najprawdopodobniej zrezygnuje z tej funkcji. No i są prowadzone rozmowy Donald Tusk i Rafał Trzaskowski. Jutro ma być finał tych rozmów. Jak według pańskiej oceny
w którym kierunku to zmierza, jaki będzie finał, no i w związku z tym, jakie będą następstwa i konsekwencje. No aż tak daleko wniosków nie jestem w stanie wyciągnąć, natomiast ja jestem zwolennikiem Donalda Tuska w polskiej polityce i w Platformie Obywatelskiej. Wydaje mi się, że tutaj Rafał Trzaskowski jako wiceprzewodniczący też by się sprawdzał bardzo dobrze, tym bardziej, że pełni odpowiedzialną funkcję prezydenta Warszawy. No a jeśli chodzi o Donalda Tuska, to bym jeszcze mógł słowo wspomnieć tylko takie, że wydaje mi się, że widzi, że jednak jego powrót w tym momencie jest chyba koniecznością. No bo raczej szykował się na emeryturę, ale różne zdarzenia zdecydowały o tym, że jednak chyba będzie wracał do tej polityki, tak, nie? Tak na to wygląda. Sytuacja jest... Donald Tusk jest młodym człowiekiem, bo uprawia sport, jeździ na rowerze, biega, więc nie wydaje mi się, nie wydaje mi się, żeby się chciał usiąść w fotelu przed kominkiem i czytać gazetę. Chce jeszcze podziałać czynnie i chyba jest gotowy do poważnego starcia, bo nie ma co ukrywać, że starcie jest tutaj nieuniknione. Ale ma pan też kontakt z tymi środowiskami regionalnymi, struktur Platformy, także i krajowymi. Jaki tam jest głos? Jakie są oczekiwania? No, jakie nastroje? Takie, że jego powrót byłby bardzo mile widziany i tutaj chyba już sam Borys Budka zrozumiał, że jest to nieuniknione. Jeszcze wracając do tematu brukselskiego, dla naszych widzów chciałbym, żeby pan taki wyraźny przekaz dał, że ta rola, ta funkcja, którą pan tam pełni w Brukseli, to przekłada się konkretnie na każdego Kowalskiego z naszego regionu, bo w całym zamyśle no, jest się parlamentarzystą, jak gdyby ogólnopolskim i ogólnoeuropejskim, nie? Ale zawsze są podejmowane działania, które się przekładają na regiony, z których się pochodzi. Jak te działania właśnie, jeszcze tak podsumowując, u pana, jak pan je realizuje, żeby było to z korzyścią dla mieszkańców tych regionów? No przede wszystkim należy zrozumieć, że poseł do Parlamentu Europejskiego nie ma wpływu na bezpośredniego Kowalskiego mieszkającego w Olsztynie przy ulicy Krakowskiej 7, prawda? Nie mogę zrobić czegoś, żeby panu osobiście pomóc w jakimś jednym aspekcie. Natomiast wszystkie inicjatywy, wszystkie programy, które są realizowane, które są możliwe, do których jest możliwość dotarcia, moje biuro, nie tylko w Olsztynie, ale w Białymstoku, w Łomży, w Suwałkach, tak jak wcześniej wspomniałem, i w Elblągu także, są do dyspozycji wszystkich mieszkańców, którzy chcą się zgłosić, którzy mają ciekawe pomysły, ciekawe idee, ale też chcą dowiedzieć się, z których programów ich branża, ich działalność może skorzystać, z możliwością ominięcia, tak jak wcześniej wspomniałem, marszałka i tych programów stricte twardych, bo programy, które ja realizuję, czyli programy pilotażowe, są programami miękkimi. Czyli taki osobisty kontakt z biurem, czy telefoniczny, on może przynieść wymierne korzyści. Tylko i wyłącznie, natomiast wolałbym, żeby to nie był tylko i wyłącznie kontakt telefoniczny. Ja zapraszam do swoich biur wszystkich mieszkańców Olsztyna i okolic, którzy mają pomysły, mają swoje problemy. Ja nie jestem psychologiem oczywiście, ale jestem osobą, posłem do parlamentu, który wysłucha i postara się znaleźć rozwiązanie, a także jakieś ścieżki w Komisji Europejskiej wykonać, żeby dotrzeć do programu wsparcia, który go interesuje. To też jest taka wskazówka dla firm, które gdzieś tam próbują podbijać rynki europejskie, że też może pan służyć pewnym wsparciem i pomocą. Dokładnie tak, ale nie tylko ja, bo są osoby, jest mnóstwo Polaków pracujących w Komisji Europejskiej, w Parlamencie Europejskim, którzy czekają na kontakt ze strony polskich, no bo kogo wspierać, jak nie swoich. Myślę, że tej wiedzy, o której pan teraz mówi, jest troszeczkę za mało, no bo dla mnie też rzeczy, o których pan mówi, są takie troszeczkę odkrywcze, bo osób, które miałyby jakieś wspólne interesy, gdzieś takie ogólnoeuropejskie, rzadko kiedy uderza bezpośrednio na
te możliwości, które dają urzędy i biura brukselskie. Nie? Dokładnie, dlatego ja również często korzystam z zaproszeń mediów, nie tylko aby promować swoją osobę, bo poprzez grę w piłkę i grę w reprezentacji Polski dosyć dobrze się wypromowałem, tylko po to, żeby mieszkańcy miejscowości, z których programy są nadawane, mogły wysłuchać, dowiedzieć się i skontaktować się z moimi biurami w całym regionie. Dziękuję za spotkanie. Miło było gościć tutaj w studio telewizji Olsztyn. Dziękuję Państwu za uwagę. Dziękuję pięknie za zaproszenie. Do widzenia. Dziękuję. Do zobaczenia. I zapraszam Pana na kolejną wizytę w naszym studio. Jestem do usług. Do widzenia. Dziękuję. Do widzenia Państwu.